Galaretkę. Galaretka zaraz będzie, Antosiu. A może ja by poszła Kindze tam coś pomóc w kuchni? A siedźcie, czy Kinga sobie świetnie poradzi. A pani Elżunia to tu do nas jeszcze wróci z apteki. Poszła tylko tam coś wyjaśnić i zaraz będzie, Jeremiaszku. Idę po moją galaretkę. Ja też. I bardzo dobrze, najlepiej samoobsługa. Pewnie goście. Cześć. Cześć, Michał. Jest ciocia? Pewnie, chodź. O, dzień dobry. Dzień dobry, Jureczku. Dzień dobry, ciociu. Wszelkiej pomyślności i co tylko ciocia sobie wymarzy, proszę bardzo. A tu jeszcze taki mały drobiazg. Mam nadzieję, że się spodoba. No na pewno, ale nie trzeba było. Siadaj, proszę. A te kwiaty to ty pewno dla Elżuni przyniósł. Tak, a co, nie ma jej? No ona musiała wyjść do apteki tam coś. A no tak, załatwić. Miałbym prośbę, gdyby ciocia jej przekazała, dobrze? Jak to przekazać, to ty na nią nie zaczekasz? No sam nie wiem. To znaczy nie, mam jeszcze ważne spotkanie. No ale gdzie, może w tym biurze tu niedaleko? Tak. No to biegnij szybko, załatw interesantę i wracaj do nas. Ja nie wiem, o której się skończy. Oj, no to poczekaj, ja chociaż sobie gościniec przygotuję. W domu się przyda, a może i w biurze poczęstujesz interesanta, to lepiej wszystko załatwisz. No, jeśli już, to może kawałeczek. Dobrze.